Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, a ze mną w studio mój i Państwa gość, pan Andrzej Pityński, jeden z najwybitniejszych artystów polonijnych w Stanach Zjednoczonych, rzeźbiarz, którego rzeźby rozsiane są po całych prawie Stanach Zjednoczonych. Te miejsca wymienimy, ale chciałbym Państwu bardzo przybliżyć postać tego człowieka, który urodził się w Ułanowie. Ulanowie, przepraszam. I tam ukończył szkołę podstawową, a potem przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Dobry wieczór, Andrzeju. Witam. Przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych i rozpocząłeś studia w Stanach Zjednoczonych, studia artystyczne. Co to było? Krótko. W sumie nie tak było, że rozpocząłem studia artystyczne. Przyleciałem do Stanów Zjednoczonych i zacząłem swoją pracę przy rozwalaniu starych budynków na Queensie, na Harlemie, ażeby po prostu zdobyć jakieś fundusze. Gdy przyjechałem do Stanów, to miałem tylko $30 w kieszeni i przyjechałem bez znajomości języka angielskiego zaraz po studiach, więc znalazłem dobrą pracę przy rozwalaniu budynków. No i zbudowałem sobie jakąś taką bazę finansową, no i po miesiącu rozpocząłem studia w Art Student League na Manhattanie. Rozpocząłem te studia w jednym celu, ażeby wejść w środowisko amerykańskie, ażeby poznać amerykańskie rzeźbiarzy, bo w Polsce mało się o tym w sumie wiedziało. Ale ty zacząłeś w Polsce studia artystyczne w rzeźbie i o ile wiem, jeszcze w czasie studiów zrobiłeś pomnik Paderewskiego w Krakowie, który do dzisiaj jest w Paderewianum w Krakowie. Tak. Czyli kontynuowałeś, zacząłeś jak każdy emigrant, oczywiście. Kontynuowałeś studia artystyczne. Dobrze, to się skończyło, studia się skończyły, co dalej? No, warto tutaj podkreślić, że skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora Bandury. Pierwszy rok byliśmy u Koniecznego, a potem wybrałem studia u profesora Bandury, który był w sumie bezpartyjnym. I gdy przyjechałem do Stanów, chciałem po prostu kontynuować rzeźbę i specjalizować się w odlewach, metalach kolorowych. Po skończeniu ASP w Krakowie odbyłem praktykę dyplomową w Gliwicach. To była jedyna odlewnia największa w Polsce. I to mi dało ideę, żeby mimo wszystko spróbować Amerykę i żeby tutaj po prostu zobaczyć tą amerykańską technologię, która stoi na najwyższym poziomie w świecie. Tak? Oczywiście. To nie rzeźbiarstwo. Ja zawsze uważam, będę uważał, że najwspanialszą sztuką jest muzyka, ale rzeźba dla mnie jest to niezwykły podziw do tego, że najpierw ją trzeba wymyśleć, najpierw musi być gdzieś w wyobraźni, a potem zabiera się artysta, rzeźbiarz do czego? Wymyślił rzeźbę i co dalej? Rzeźba jest bardzo skomplikowana. Jeżeli realizuje się na przykład pomnik monumentalny, to jest taka, bym powiedział, długodystansowy maraton. Najpierw masz pomysł, najpierw robisz szkice rysunkowe, potem robisz szkice trzywymiarowe, małych rozmiarów, to się nazywa szkic. Potem, jeżeli to jest zaakceptowane, realizujesz makietę w skali 1 do 5, tą makietę się potem powiększa w skali 1 do 1, no i wtedy już idzie cały proces technologiczny, ten najbardziej trudny, odlewania w tej skali 1 do 1 w metalach kolorowych, w brązie, w stainless steel, w aluminium. Potem jest patynowanie, potem jest ustawianie, potem jest... To jest cały cykl, który rzeźbiarz musi znać. Powiedziałeś, jeżeli to jest zaakceptowane, czy pracujesz na zlecenia, czy realizujesz po prostu swoje wnętrze, bo ci coś wpadło do głowy? Ja jestem w sumie po prostu zawodowcem. Ja pracuję od godziny 8 do godziny 5, jestem szefem 4 departamentów i kontroluję ludzi i my robimy zlecenia, 100% zlecenia. Z tym, że jeżeli ja realizuję swoją rzeźbę, moją rzeźbę, to ja nie realizuję tego na zlecenie, ja robię swoje własne kompozycje. Na przykład w tej chwili będzie odsłonięty
pomnik właśnie patrioty w Stalowej Woli, który tą kompozycję zrobiłem w 1975 roku dla siebie. To była czysta sztuka, a która po jakimś czasie została zaakceptowana i znalazły się fundusze, ażeby tą rzeźbę zrealizować w skali w takiej jachce 14 metrów wysokie w brązie. No właśnie, ja widziałem te rzeźby, jeszcze zaczęłam zdjęcia, jak jeszcze stoisz na tych rusztowaniach. Tak. To jest po prostu budowlanka na dobrą sprawę. Oczywiście. Ale nie. Czy mogę się zapytać naiwnie, czy używasz dłuta i łotka, czy to są jakieś specjalne maszyny już w tej chwili? No są, my mamy pantografy, z tym, że rzeźbę tych rozmiarów, to jest za duża na pantograf, to robi się ją, powiększa się ją przy pomocy tak zwanej cartusian box, to znaczy przy pomocy pionów, numerów, z tym, że oczywiście sam tego nie robię, muszę mieć do tego swoich asystentów, z tym, że jak rzeźba już jest podciągnięta do 85%, to ja już muszę ją skończyć sam, bo wtedy już faktura idzie, wyciągnięcie formy, wyciągnięcie linii, także ja to muszę nadzorować i potem muszę nadzorować cały proces realizacji w metalach. O tyle ja mam bardzo dobrą sytuację, że ja ten cały proces znam. Jeżeli na przykład rzeźbiarz oddaje swoją rzeźbę do odlewu, to on otrzymuje całkiem inną rzeźbę w sumie, bo ta rzeźba na przykład oddaje w gipsie, ona przechodzi przez cały proces i w brązie już jest ona inna, bo on nie ma dostępu do technologii. Z kolei w moim wypadku, na przykład jak ja realizowałem pomnik Armii Błękitnej do Warszawy, to realizowałem go w trzech różnych technikach. Robiłem na przykład żołnierzy i jeźdźca na koniu techniką na wosk tracony, gdzie się robiło formy gumowe, odlewało się wosk i odlewało się potem brąz. Z kolei tą falę robiłem narzutem gipsowym, a nawet sam sztandar robiłem poprzez zanurzanie odpowiednich materiałów w wosku i potem odlewanie, spalanie tego, czyli tam są trzy różne technologie i oczywiście jest kolor, jest patyna. Ta rzeźba nie jest malowana, jak niektórzy to myślą, że nie, to jest patyna. Patyna polega na tym, że brąz pod odpowiednią temperaturą zmienia kolor. Także musisz mieć tą wiedzę, żeby to zrealizować. Rozumiem. Państwo kojarzą nazwisko Andrzeja Pityńskiego z podstawowymi monumentami, które są w Nowym Jorku, w naszych bliskich okolicach. Porozmawiajmy na ten temat. Jest na konsulacie wisi, na budynku konsulatu wisi dwa orły. Jeden jest na rogu, a jeden jest na... I jest na ambasadzie ten sam orzeł w Waszyngtonie. Tak, może sam powiedz teraz, jest pomnik, dwa pomniki katyńskie. Jest jeden w Baltimore i jeden w Jersey City, a to są różne, dwie różne kompozycje. Bardzo różne. Tak. Dwie bardzo różne. Zrealizowałem dwa pomniki dla papieża. Jeden stoi na Manhattanie, na 7 ulicy, a drugi jest w moim rodzinnym miasteczku Ulanowie. W Ulanowie. Tak. Potem są kompozycja monumentalna Partyzanci. Tą kompozycję poświęciłem właśnie tym wszystkim najważniejszym żołnierzom. Czy partyzanci, bo to partyzanci stoją... Jedni stoją w Bostonie, a drudzy stoją w... Baltimore. Nie, w Trenton. W Trenton. Dwa, i one są właściwie bardzo do siebie podobne. Tak jest. Ale czy nie jest tak, że to są chyba partyzanci, moim zdaniem, to były twoje najsłynniejsze rzeczy te kilkanaście lat temu, które... No tak, to był pierwszy taki... To było takie pierwsze uderzenie, że... Amerykański rynek, nazwijmy tak, to. No oni to w sumie sponsorowali. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest. Oni to nazywali jeźdźcy. Jeźdźcy, tak. Więc miałem kompozycję, którą chcieli powiększyć. Po realizacji tej rzeźby zostałeś jako jedyny polski rzeźbiarz wpisany w almanach artystów, rzeźbiarzy Stanów Zjednoczonych. No, to ogromny tak jest. Sukces, proszę Państwa. Mamy kolejnego człowieka na rynku amerykańskim, artystę, którego dzieła widzimy praktycznie biorąc na co dzień, bo co chwilę każdy przejeżdża w jakiś sposób koło pomnika katyńskiego, każdy przejeżdża koło konsulatu, widzimy te rzeczy. Są pomniki księdza Popiełuszki, jest mnóstwo innych w Trenton, jest mnóstwo innych rzeczy. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem dzisiaj był pan Andrzej
Pityński. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A drodzy Państwo, mój krótki komentarz na temat tego, co się dzieje w Polsce. Otóż dzisiaj odbyło się burzliwe spotkanie w polskim Sejmie, debata, którą krótko można stwierdzić, że premier wszystko scedował w tych parankach, obiecankach i obrażaniu opozycji. Podobnie zresztą pan Rostowski, który wręcz pouczał, tylko nie mówił nic konkretnego. Natomiast ponad głowami polskiej prezydencji i polskiego członkostwa w Trójkącie Weimarskim Angela Merkel i Nicolas Sarkozy dokonali pewnych decyzji, których niestety, w których nie wzięli pod uwagę Polski. Życzę Państwu miłego weekendu. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.